Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy ostatni ćwierćfinał tego turnieju we Wrocławiu. Między Martą Leśniak a panem Bartosińskim. Nie wiem, jak pan Bartosiński ma na imię, może mi zaraz... Bartek? No to Bartosz Bartosiński przyjechał do nas prosto z Holandii. I walczy o to, żeby znaleźć się w finale w Warszawie. Marta jest w szczytowej formie. Widzieliśmy ostatni jej mecz. Naprawdę grała dobrze. Gra bardzo mocną piłkę. Panowie sobie z nią nie radzą. Piękny teraz passing shot ze strony Bartosza. Marta trochę za bardzo na środek zagrała ten atak. I na forehand. Trochę zabrakło kroku do przodu. Idziemy. Jan Duchnowski z nami. Panie Janie, co tam u pana słychać? No, mina niesmaczna. Myślę, że przeciwnik grający głównie przerzut. A z mojej strony masa błędów tak naprawdę. No. Czuję rdzę, jak to ja mówię, tenisową. Gdzieś tam więcej czasu spędzam za koszykiem albo w ogóle za biurkiem i takie rzeczy wychodzą. No. Myślę, że generalnie mecz do wygrania gdzieś w połowie, w głowie już odpuszczony. Co no? I powodzenia dla przeciwnika dalej. No. Wiem, że będzie miał ciężki na pewno półfinał, ale może też się rozegra, bo schodząc z kortu obaj stwierdziliśmy, że no, po prostu mecz błędów i chyba nie ma co więcej komentować tego meczu. Natomiast ogólnie co do samego turnieju, myślę, że parę osób naprawdę mocno grających. Paru graczy, którzy myślę, że ja trafiłem do bardzo łatwej grupy tak naprawdę. Tam grałem z dwoma amatorami takimi prawdziwymi, którzy pewnie z grą na punkty mieli mniej styczności. A były też grupy zacięte i przyznam szczerze, że w tych ćwierćfinałach oczywiście ci lepiej grający, ale parę osób odpadło. Myślę, że z tego powodu właśnie, że były bardzo równe mocne grupy. Powiedz mi, bo ty masz na rozkładzie bardzo znanego zawodnika ponoć. Mam, ale to czasy, kiedy Hubert był dużo, dużo młodszy. Dzielą nas 2 lata. No, ja miałem lat 16-15, on miał 13. No i to było zupełnie co innego. Tak. Fajnie się teraz ogląda na pewno gościa, z którym kiedyś zagrałem mecz, a teraz jeździ po największych turniejach. Jesteś zadowolony z tego, że udało ci się dojść do ćwierćfinału, czy celowałeś jednak półfinał i awans do wielkiego finału, turnieju finałowego PLT 2019, który będzie w twoim mieście, bo będzie w Warszawie 31 sierpnia? Sam udział wziął się właściwie z przypadku, bo z dziewczyną jestem tutaj w jej rodzinnych stronach, blisko Wrocławia. Niedosyt na pewno jest. Myślę, że mi się dużo lepiej gra z osobami, które po prostu gdzieś tam wydają się dużo lepsze ode mnie. Grałem wtedy na luzie, nie przejmuję się. A tu był taki mecz moim zdaniem do wygrania, gdzie mnie po prostu stres gdzieś tam zjadł po drodze. Ale też chyba w 1/8 finału z Marcinem Szendrykiem straciłeś dość niespodziewanie seta. To się u mnie nigdy nie zmieni. Wygrywam gładko seta i gdzieś się rozkojarzam i te punkty później w pierwszym, drugim gemie uciekają. No, a jak wiemy tutaj do 4 grając ciężko się później po prostu wynik goni, tak.
No nic, dziękuję Ci w takim razie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy, że wyjdziesz dalej. Choć Twój wynik jest przecież bardzo dobry, bo doszedłeś do najlepszej ósemki, a tu aż 36 graczy. Ty już nie grasz w tenisa, tak jak mówisz, turniejowo, tylko bardziej zrobiłeś to, bo zrządzenie losu tak sprawiło, że tutaj przyjechałeś, prawda? Więc powodzenia na kolejnych turniejach i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy oglądali mecz. Śmieję się trochę w głębi siebie, bo tyle lat gram w tenisa, a to pewnie pierwsza okazja, kiedy mieli okazję mnie zobaczyć w akcji. Ambicja podpowiada mi, że wrócę, może nie w tej edycji, ale zakładam, że będą kolejne. Potrenuję trochę i zejdzie ze mnie ten stres meczowy. Tak jest, a zapisy na kolejne turnieje Polskiej Ligi Tenisa za tydzień w Sopocie i za dwa tygodnie w Krakowie na naszej stronie polskaligatenisa.pl. Każdy może się na te turnieje zapisać. Jeszcze na koniec się spytam, bo teraz Marta Leśniak gra z Bartoszem Bartosińskim. Kto wygra ten turniej we Wrocławiu? So, nie wiem, jak gra Bartek, widzę go dopiero teraz, no, natomiast zakładam, że Marta jest najbardziej ograna tu ze wszystkich. Myślę, że po prostu paru osób nie widziałem, ale z tych, co zostali, no, ona gra najrówniej, najpewniej, głównie z głębi kortu, ale stawiałbym na nią. No, to byłaby pierwsza kobieta, która wygrała turniej w ramach Polskiej Ligi Tenisa. Do tej pory 4 nazwiska, ale same męskie teraz być może. Marta Leśniak, choć w drugim półfinale będzie przecież grała także Dominika Szczotka, więc na 4 miejsca w półfinale aż 2 być może będą zarezerwowane dla kobiet, pod warunkiem oczywiście, że Marta pokona Bartosińskiego, który dzisiaj w nocy będzie wracał do Holandii, bo rano ma w Amsterdamie do pracy. Ty jutro nie masz takich obowiązków ciężkich? Nie, jutro akurat jeszcze mam wolne, ale głowa już trochę w pracy, jest trochę do zrobienia. Dzisiaj trochę odpocznę i pokorzystam z wolnego jeszcze. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. A teraz już oddajemy głos Dominice Szczotce i mecz Leśniak-Bartosiński. Wracamy już po bardzo ciekawym wywiadzie. A tutaj mamy 2-0 dla Marty Leśniak. Bardzo ładne wymiany mieliśmy. Szkoda, że nie mogłam ich trochę skomentować, ale Bartek trzyma tą piłę, wytrzymuje ostrzał, wiadomo, trochę brakuje, ale wszystko zmierza w dobrą stronę i myślę, że będzie to bardzo ciekawe widowisko. 0:30. O, teraz mocny serwis, bardzo głęboki ze strony Marty na backend. Zły na siebie Bartek, bo wie, że nie może robić takich błędów, oddawać tak łatwo punktów. Ładnie, bardzo schematycznie wyrzucający serwis na backend i przejście z forehandu, zagranie na stronę forehandu Bartka i mamy po 30. Pięknie wchodziła teraz na tą piłkę. Marta zagrała wspaniałego voleja. Nie wiem, jak Bartek tą piłkę odebrał. Wybiegał ten punkt. Mamy breakpointa. Był tak przy tym odbierze z meczem, był na granicy podwójnej, ale jednak wyhaczył tą piłkę. Kolejny dobry kick, ale teraz już lepszy ten return. Bardzo głęboki. Piękna teraz wymiana backhandowa. Jednak Marta gra mocniej. Według mnie lepszy ten backhand. Kolejna złota piłka. W drugim gemie też była złota piłka. Wygrała ją Marta. Teraz to ona wybiera stronę. No jak każdy dzisiaj wybiera stronę przewagi. Też zawsze tą stronę wybiera, bo jednak łatwiej jest na tą stronę zaserwować. Kika na backhand. O właśnie. O.
Wystawkę zagrał z returnu i mamy 3-0. Dwa gemy przegrane po złotej piłce na pewno muszą boleć, ale no taki jest tenis, takie są zasady w tym turnieju. Wracamy po krótkiej przerwie. Pierwszy punkt pod łupem Bartka. Zagrał takiego przysłowiowego szczurka. Te piłki są ciężkie do odebrania. I mamy 15-0. Dobry, wspaniały return, ale ładnie odegrał, bardzo dobrze porusza się po korcie Bartek. Marcie brakuje no tak kilku centymetrów, żeby wykończyć tę akcję. Trzymaj. No i wygrywa ten punkt Marta. Proszę też zwrócić uwagę, jak głęboko w korcie ona stoi przy returnie do drugiego serwisu. Prawie już jest w połowie kortu, jeżeli wejdzie w niego, więc imponująca taktyka. A Bartek na razie pierwszym podaniem niezbyt trafia. Bardzo przyjemny jest to mimo wszystko mecz do oglądania. Bartek musi stanąć na szczytach swoich możliwości, aby pokonać Martę Leśniak, mistrzyni Polski z 2018 roku. 3-0 na razie łatwo idzie Marcie to starcie, tak można wnioskować po wyniku, a po tym spotkaniu będziemy już świadkami pierwszego półfinału na naszej antenie, a tym pierwszym półfinale zmierzy się pan Sekuła z panią Szczotką. Bardzo ciekawy mecz, choć faworytem jest Sekuła, ale dzisiaj mieliśmy już tyle niespodzianek, że mówienie o faworytach może być nawet nietaktowne. Jaki, Maksymilianie, ciebie wynik do tej pory najbardziej zszokował? 3-1 tymczasem dla Marty. Ciężko powiedzieć, na pewno szokiem było to, że Dominika wyeliminowała zawodnika Dłuskiego, który tak sobie dobrze poczynał w grupie, a Dominika z nim wygrała 2-0, więc to było lekkie zdziwienie dla mnie. Oj, teraz ładny skrót od Bartka i Marta nie dobiegła do tego zagrania i lekkie problemy zaczęły się u niej pojawiać, a Wiatr, który też gości na korcie, chwilami wzmaga się, co utrudnia grę serwującym. No i teraz taki leniwy forehand na prostych nogach, niczym Grzegorz Szczotka. Ten forehand był wykonany i tarapaty Marty 0,30. A
Marta Lesio chciała wyrzucić Bartoszyńskiego całkowicie na backhand i zagrać mu prostą piłkę właśnie na forehand, aby go rozrzucić, no ale to się nie udało, teraz sobie tutaj chyba powetowała. Tak jest, bardzo ładna akcja. No i w tej chwili mamy po 15, tak, w gemie? 15:30. Z dwie piłki od przełamania jest Bartoszyński. No i kolejny niewymuszony błąd Marty Leśniak. Rozluźniła się troszkę wrocławianka chyba. 15:40, no i piłka na 3-2. W tym systemie, kiedy gra się do 4 gemów, często jest tak, że jak zawodnik prowadzi 3-0, no to wydaje mu się, że jest już jedną nogą zwycięski, a potem pojawia się właśnie rozluźnienie i szybciutko może wynik ulec zmianie na 3-3. W tej chwili mamy wynik 30-40. Już oddajemy głos Dominice Szczotce, która w półfinale zmierzy się za o godzinie 17 prawdopodobnie. Powinien ten mecz się rozpocząć planowo, no ale będzie przesunięty i pewnie 17:15 Dominika Szczotka wyjdzie na pojedynek z zawodnikiem z Nowej Słupi. Dziękuję Radku za taką reklamę. Pięknie operuje tym backhandem Marta Leśniak. No i pięknym drive volleyem kończy pierwszego seta. Mamy 4-1. Wracamy po krótkiej przerwie na drugiego seta. Serwuje Bartosz Bartoszyński, prosto z Holandii. Oj, teraz słabe wykonanie tego dropshota. W ogóle nie zamarkował tego uderzenia. No i trochę za wysoko. Marta nie miała problemu, żeby skończyć tą piłkę. Mały aut, trochę spóźniona i mamy po 15. Wow, przepiękne teraz wejście na cross Marty Leśniak. To jest właśnie to zawodnicze granie. Widać od razu, że wie, o co chodzi, że trenuje. Z przypadku tak się nie gra. Teraz trochę odchylony Bartosz. Musi wejść jednak trochę w tą piłę. I mamy 3 breakpointy dla Marty Leśniak. O, pije, nawala tą piłkę niesamowicie. 1-0 w drugim secie.
No i teraz nie wyszło to uderzenie. Trochę za bardzo się podpaliła. To nie była piłka do takiego zagrania. Ładne ma te kiki. Naprawdę już sobie buduje akcję tymi serwisami. Ołtawa piłka i mamy po 15. Bardzo ładna akcja. Marta Leśniak rozrzucała przeciwnika po bokach. No, wspaniale wchodzi ze wznoszącej na te piłki. Nie myli się praktycznie. No, robi co może tam. Kopie się Bartosz Bartosiński, biega po tych bokach, próbuje odegrać te piłki, no i wreszcie i czeka na błąd Marty, który następuje po 30 w tym gemie. O, wspaniała akcja. Teraz popatrzyła Marta, że Bartosz intuicyjnie biegnie w drugą stronę i zagrała przeciw nogom. Piękna akcja tutaj w oleje. I tu, o, się pan Bartosz tam pośliznął. Przepięknie. I 40-30. Ale operuje i forehandem, i backhandem Marta Leśniak. Tutaj z boku Max ma zapisywać ładne akcje i zapisuje prawie każdą akcję, bo każda akcja Marty Leśniak jest ładna. No teraz trochę została z tyłu. Noga została. No, przepiękna akcja teraz ze strony Bartosza Bartosińskiego. Trochę za wysoki był ten skrót Marty. Dobry pomysł, ale trochę jednak trzeba to niżej ściąć. Widzimy, że rozrzuciła znowu przeciwnika, ale on się nie dał. Walczy i ma 30-0. No, teraz trochę spóźniona zajmie się Marta. I Bartosz Bartosiński ma cztery szanse na zdobycie gema. O, pięknie tutaj. Bardzo mądrze gra. Marta, ładne gierki tutaj na małe pola.
Ale to tak, nieboże. Grać, Bartosz. Ma jeszcze dwie szanse. Myli się Marta Leśniak i mamy 2-1 w secie numer 2. I witam się z Państwem ponownie. Dziękujemy Dominice, że komentowała to spotkanie, ale poszło się przygotowywać przed swoim półfinałowym meczem i naładować akumulatory. Teraz aut pokazuje Marta Leśniak. Piłka była długa. A mam dla Państwa taką ciekawostkę, że Diego Schwartman w nocy dzisiaj wygrał swoje trzecie trofeum. Wygrał on z Taylorem Fritzem 2-0 w turnieju w meksykańskim mieście Los Cabos. Pięknie teraz Marta Leśniak rozrzuciła rywala po korcie. Tak więc gratulacje dla Diego Schwartzmana, który ma już na swoim koncie trzy tytuły. Pierwszy w Istambule, drugi w Rio de Janeiro, a trzeci właśnie w Los Cabos. Meksyku, brawa dla najniższego tenisisty w pierwszej setce. Pięknie, teraz drop shot. Książkowe wykonanie, no i 40-0. Marta przy swoim gemie serwisowym ma lekkie kłopoty z odbieraniem tego serwisu. Bartek. No i wylinie trafił tym forehandem gracz, który przyjechał do nas z Holandii i jeszcze się broni w tym gemie. No i nieudany retur i tylko jeden gem dzieli Martę Leśniak od awansu do finału Polskiej Ligi Tenisa, turnieju eliminacyjnego we Wrocławiu. Więc bardzo blisko jest upragnionego finału, w którym zmierzy się z Michałem Sokółą lub Dominiką Szczotką. Na pewno kobiecy finał byłby to coś niezwykłego. Ale jeszcze chwilkę się musimy wstrzymać, zanim coś takiego się stanie. Pięknie wyegzekwowany był ten lob, no coś pięknego, ta precyzja i pomysły Marty Leśniak na korcie. Ciężko bardzo to przychodzi Bartkowi, aby mierzyć się z tymi uderzeniami.
Świetne teraz minięcie Bartka. No, zachował zimną krew przy tym uderzeniu. I udało mu się pokonać rywalkę, która była przy siatce. Zobaczmy to raz jeszcze. Jeszcze walczy Bartosiński. Tanio skóry nie sprzeda. Oj, teraz chciał szybko tą akcję zakończyć, ale kompletnie nie udany dropshot. No i mamy chyba piłkę meczową dla Marty Leśniak. Dobry ten drugi serwis. Oj, nieudany ten slajd wypruszył się za linię i jeszcze Bartosiński broni tą pierwszą piłkę meczową. I podwójny błąd kończy to spotkanie. Gameset mecz. Marta Leśniak 4-1 wygrywa mistrzyni Polski sprzed roku. A Bartek Bartosiński, który przyjechał do nas spod Amsterdamu, żegna się z turniejem. Dziękujemy bardzo Bartku i Państwu, którzy do nas oglądali to emocjonujące spotkanie. A już niedługo na kort meldują się Dominika Szotka oraz Michał Sekuła, którzy rozegrają swój pierwszy półfinał.